No i witam Was bardzo serdecznie, kłania się MGR z kolejną paczuszką do otwierania. Zgodnie z zapowiedzią tutaj powinny znajdować się te dwa joysticki, które właśnie Wam pokazywałem na naszym fanpage'u MGR-owym. I dzisiaj właśnie zgodnie z planem rozpakujemy sobie kolejną paczuszkę z kolejnymi fajnymi joystickami do kolekcji, które zechcę Wam zaprezentować, ponieważ zbieranie joy no, jest dla mnie, powiedzmy, no, mocno znaczące, ponieważ wiele joysticków, które wyszło w latach 90., to wielu z nas po prostu o takich joystickach mogło sobie pomarzyć tylko i nie myśleliśmy w ogóle o takich rzeczach, myśleliśmy o tym, jakie mieliśmy tam najprostsze joysticki do grania i wyszło w międzyczasie wiele, ale to wiele rozmaitych joysticków, które po prostu dzisiaj możemy sobie dalej, które mogę Wam przedstawiać i możemy sobie fajnie oglądać. Dobrze, pierwszy joystick to jest od tego samego sprzedającego, ponieważ ja kupiłem dwa różne joysticki, a potem się okazało, że to jest u tego samego gościa, choć tutaj bym troszeczkę dyskutował, bo dwie inne nazwy miał na eBayu, ale to mniejsza z tym, w każdym razie mówił, że to jest ten sam joystick, bo powiedział, że pod ten sam adres to wyślę wszystko w jednym pakiecie. Dobrze, tutaj mamy taki joystick, nazywa się Competition Pro Manix Twins, także zobaczycie, jaki to świetny joystick jest. Ja już go sobie wyobraziłem, jak on funkcjonuje. A kolejny jest tutaj Quickshot 6, bardzo fajny joystick. Można powiedzieć taki Deluxe Joypad Controller. Jest to, tak, jest to szóstka bez żadnego konkretnego numeru tego seryjnego. Mamy tutaj rok produkcji 85. Tu jest jeszcze jakaś koperta. Zobaczmy na biegu szybko, co to jest. Aha, do. Fajnie, zwrot pieniędzy, bo okazało się, że zapłaciłem dwa razy za przesyłkę i tutaj sprzedający zwrócił mi po prostu, że za towar zapłacę tylko raz, więc 5 euro wróciło z powrotem, co jest bardzo miłe z jego strony. I fajnie, także powiedział, że za przesyłkę zapłacę tylko raz i że wyśle mi te dwa joje w jednym pakiecie, w jednej cenie, czyli 5 euro za wysyłkę. Dobrze, zaczniemy sobie od oglądania najpierw tutaj tego Quickshota 6. Naprawdę joystick jest dosyć duży, ja się spodziewałem, że będzie o wiele mniejszy. Powiem Wam, że historia z tym joystickiem jest taka, że na eBayu go obserwowałem bardzo długo i tam ludzie też go obserwowali. Było tam 5, powiedzmy 6 obserwujących, ale nikt go nigdy nie kupił i powiem Wam szczerze, że tak no z pół roku gdzieś już on widniał na tym eBayu, aż w końcu zdecydowałem się go kupić, bo ponieważ fajnie jest po prostu mieć coś kolejnego dla odmiany. Przetestujemy sobie wszystko na grach. Jednak nie będziemy dzisiaj na SNESie grać, bo ponieważ do SNESa jeszcze jeden joystick fajny przyjedzie, który sobie obejrzymy. A dzisiaj, patrzcie na to, wow, normalnie duży kawał gościa. Patrzcie, a jego się tak steruje. Ja myślałem, że to będzie jakaś taka kulka, że będzie można tego, że nie wiem, że to powiedzmy no, będzie się tak obkręcać, co nie, a kulka, okazuje się, że tak, kulka jest twarda. Tak, tylko możemy sobie całą dłoń na to położyć, o, i możemy sobie w ten sposób sterować. Powiem Wam, że no, sterowanie może być dosyć wygodne, aczkolwiek pod ukosem bym się troszeczkę kłócił, jak to do końca pod ukosem można trafić tak precyzyjnie, o czym przekonamy się jeszcze na grach i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mamy dwa przyciski Fire. Mam nadzieję, że podświetlane tu jest wszystko, także ładna taka kuleczka. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jeszcze chyba nie jest to samo co trackball, choć trackball jeden widnieje na eBayu, ale gościu chce za niego ponad 200 euro, więc to po prostu jest niewykonalne, żebym tyle pieniędzy dał za trackballa. A on też nie wygląda, ten trackball, jakoś tak specjalnie fajnie. I jest oczywiście bez boksu. No i tak, fajnie mamy tutaj Quickshota 6. Rozpakowujemy sobie kolejny joystick i zobaczcie, ten jest bardzo fajny. On jest, no tutaj troszeczkę będę musiał to pokleić, bo te pudełko troszeczkę tak jest podniszczone. Patrzcie, to jest bardzo fajny joystick. A więc tak, podłączamy. On ma tutaj rozgałęźnik, a mimo to jest tylko jeden DB9 wtyczka. To wygląda coś na takiej zasadzie, że możemy sobie na przykład o tak grać, o tak, w ten sposób. Także mamy takie dwie fajne gałeczki, możemy sobie siedzieć na fotelu, możemy, załóżmy, się oprzeć taki, budzia, 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 możemy w taki sposób grać.
albo nie wiem, bo jakoś inaczej sobie ręce ułożyć i znowu też naparzać, nie? Także mamy joystick oddzielnie, mamy tutaj gałkę do sterowania i oddzielnie mamy gałkę do autofrajerów. Także piękne, fajne joye przyjechały. No to co, pora je przetestować na grach. Zaraz wypakuję jakąś z Amik. No, myślę, że 4000 wyciągnę i będziemy mogli przetestować sobie wszystko. Quickshot 6, no po prostu coś pięknego. I to jest naprawdę też coś pięknego. No, kolejne specyficzne joye, słuchajcie, w stanie kolekcjonerskim. Pozostaje wszystko przetestować i oceniać, jak joye wypadają. No i też oczywiście czekam na Wasze komentarze, czy mieliście w ogóle takie zabaweczki, czy pierwszy raz je widzicie, czy macie okazję po prostu no, zobaczyć dopiero w moim wykonaniu, na moim filmie, jak te zabawki się tutaj prezentują i jak się na tym będzie ogólnie grać. Także mam nadzieję, że tu też podświetlane będzie. Mamy fryer, turbo i modę. Także mamy slow, tak jak w pozostałych. Tu mamy przełączniki na jakiś fast, także możemy tutaj... Aha, te przełączniki pewnie tego, pewnie nam dają autofrajery na każde guziki, o czym się zaraz pewnie przekonamy. Powiem szczerze, że na moje ręce, no to jest troszeczkę za małe, to bardziej na takie mniejsze ręce, ale fajny joystick. Dobrze, najpierw sobie zaczniemy od testowania quickshota. Przepraszam, biorę pomyłkę, to jest czwórka, tak, bo jak jest jedynka z tyłu rzymskiej piątki, to jest czwórka, jakby była jedynka z przodu, to wtedy szóstka, no. Także mała pomyłeczka. I tak, o, jednak okazuje się, że słuchajcie, joystick jest dla ludzi o rączkach lewych, bo przede wszystkim jak chciałem sobie teraz ustawić, żeby grać w ten oto sposób, idąc w prawo, on mi skręca w lewo, a idąc w lewo, idzie mi w prawo. Także jeszcze taka funkcja ciekawa, tutaj przyciski są podświetlane niezależnie od tego, który naciśniemy, także tak sobie migocą fajnie. No, okazuje się, że to jest joystick na lewe ręce. Trochę lipa wam powiem. No, ja jestem akurat praworęczny. No i już muszę wam powiedzieć, że trochę bieda pod tym względem. Nie mogę podnieść butelki. Coś się przez chwilę udało. Tu się autofrajer cały czas włącza i nie wiem jakim cudem, bo te przyciski cały czas migają, a normalnie migać nie powinny, powinien być ciągły ten. Także już mamy pierwszy minus, że na lewe ręce jest raczej joystick. O, teraz się udało butelkę wziąć. No, bo jakbym chciał na tego, to... A nie, przepraszam, patrzcie, tu jest niewidzialny ten. Patrzcie, jaka Rosja, tu jest... O, patrzcie, tu są niewidzialne przyciski. Kto by wpadł na to, że tutaj jest jakiś guzik? Teraz dopiero to odkryłem. Czyli mamy tak, ręce prawe. O, teraz elegancko, teraz mogę grać prawymi ręcoma. I tu mamy autofrajer z lewej. O, i teraz już klawisze nam nie migotają, bo okazuje się, że był autofrajer włączony. Także wycofuję te minusy i zwracam honor joystickowi. O, teraz to można grać, kurde. No, teraz to mi się podoba, także musiałem przez chwilę joystick rozkminić, zanim przeszedłem do konkretnej prezentacji jego. Także na prostej platformówce, na Moktarze mogę wam zaprezentować, aczkolwiek powiem tak, już czuję troszeczkę zmęczenie kciuka, bo ponieważ, żeby przechodzić w prawo, no to bardziej trzeba tym kciukiem naciskać na tą stronę, niż tutaj całą ręką, powiedzmy, tego boku używać. Także, o, sami możecie widzieć, przyglądnijcie się do tego, przyglądnijcie się teraz na moją rękę. I żeby swobodnie skakać pod ukosem, no to trzeba właśnie w ten sposób kciuk wysilać, bo tak, jak zrobię tak tą ręką, to tak troszkę nie bardzo, jak kciuk już zwolnię. Także troszkę, tak średnio bym powiedział, ma swoje minusy i zalety, jak każdy inny joystick. Teraz zobaczmy na czymś innym. Tutaj coś ta się odkleja, będę musiał to przykleić, zobaczyć. I dobra, zobaczmy teraz ten joystick, który ma dwie gałki. Także tak, fajnie możemy sterować. I już wam powiem, już się gubię, bo skoncentrować się tutaj i na tym, i na tej ręce, to jest naprawdę tak bardzo mega dziwnie. Jaka Rosja. O, nie, serio, powiem wam, że
na dwie ręce. No zobaczcie, kuślawo mi w ogóle wychodzi. No. Także spodziewałem się, że to będzie naprawdę mega wygodnie. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Także troszeczkę mi tutaj idzie żwawo. Jaka Rosja! Nie no, powiem wam, że ten joystick to po prostu rozwala system, nie? A nie podłączyłem klawiatury do Amigi, tak to bym sobie wrzucił zwolnione tempo. Nie, ciężko się skoncentrować na dwóch rączkach, zobaczcie. Może uda mi się chociaż ten poziom przejść. Ale jest po prostu czadersko, nie? Jeżeli trzymamy na przykład, załóżmy, gdyby tą gałkę trzymać tak w dwóch ręcach i tak iść w lewo i w prawo, to jest zupełnie inaczej. Jeżeli koncentrujemy dwie ręce po prostu na jednym urządzeniu, a jak koncentrujemy się na obydwóch urządzeniach, to wygląda to trochę, naprawdę jest mieszanka w głowie w tym momencie. Jak, nie wiem, no spróbujcie sobie to wyobrazić po prostu, nie? Bo ja to tak nagrywam, jak teraz to wygląda. O, no i znowu się pomyliłem, nie? Bo chciałem... No i... Tak, raz iść w tą, raz iść w tą. Nie. Nie, nie, ten Joy, kurde. Jest oczywiście rarytasem, ale... jest po prostu przemasakra. No kwestia oczywiście przyzwyczajenia, nie? Bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że w dwóch ręcach operujemy tylko jednym joystickiem, a nie, że powiedzmy mamy joystick, gdzie ma dwa oddzielne urządzenia. To jest definitywna różnica i to mega, mega śna. No ale powiem wam, że to nie jest to samo już. Już ten Quickshot 4 już wypadał lepiej, o wiele lepiej. Także na razie takie testowanie. Dobra, jeszcze zobaczmy na innej gierce. Zobaczmy tego Joya na Mortalu Kombatu. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O, na razie nie jest źle. Słuchajcie. Ale mi się naprawdę w mózgu ryje, nie? Kurde, czuję, że mam po prostu, no, koncentracja z grom. Nie, ten joystick nie nadaje się do bijatyk. Zobaczcie, po prostu, no, normalnie taką mam patologownię w głowie teraz. Rozdupcol taki, że o, schylam. Nie, do gier się, do tego, do bijatyk się nie nadaje, ale jakim cudem wygrałem, no, bo ustawiłem sobie na ten, no, na easy, nie? Ale jest normalnie przemasakra, nie? Dobra. Jeszcze jak odsuniemy na przykład od siebie kawałek te gałki, nie? To już w ogóle całkowicie w mózgu, no, przestawiają się tak mebelki, że to jest przepatologownia, nie? Całkowita. No. No nie mogę po prostu gościa udupić, nie? Dobra. Teraz to już będę wiedział. O tak. Pod ukosem. No mówię, to kwestia pewnie przyzwyczajenia, ale ktoś był na pewno mądry, żeby joystick podzielić na dwie części, żeby... O, udało się fatality zrobić. Ja zrobiłem z niego kebaba, kurde, jak za dawnych dobrych czasów. Mohamed się śmiał, jak widział. Dobra, zobaczmy jeszcze tego Joya na Mortalu Kombatu. Ciekawe, jak się ten będzie sprawował. No i tutaj teraz przetestujemy jeszcze sobie na Mortalu Kombatu 2. I ten... A, komp mi sam wybrał Reptile'a. Nie, do bijatyk się w ogóle nie nadaje ten Quickshot, który tutaj pokazuje. Jeszcze przegram zaraz perfektem. Ale normalnie masakra. Słuchajcie, jestem przekonany, że dobrze by wypadał taki joystick ewentualnie w jakichś samochodówkach, bo strzelanki typu, nie wiem, jakiś tam shot'em up w prawo czy w górę, no to nie za bardzo też się zdają, no bo ten joystick, on jest troszkę toporny, jakby nie patrzeć. No, powinno być, gdyby ta gałeczka była troszeczkę taka, Ta kulka znaczy się tutaj, gdyby była troszeczkę taka luźniejsza, tak, no to troszeczkę inaczej by to wyglądało, ale jakby nie patrzeć, czuć trochę opór. Więc jakbym ten joystick ocenił? No ze względu na to, że jest to po prostu, no, rarytas z 85 roku, który ma ponad 32 lata i że, no, ma swoje zalety i minusy jak każdy inny joystick, ale w mojej ocenie daje mu po prostu 6 na 10. 6 na 10 z tego względu właśnie, że tutaj ma na przykład podświetlane guziki fajne, że tutaj po bokach akurat są takie prawie że niezauważalne dodatkowe te funkcje, jak mu to auto fryer na przykład, a tutaj przełącznik lewo-prawo. No ale w każdym razie ma swoją zaletę. Też nie można po wszystkie joye, powiedzmy, no każdy jakiś inny ma swoje po prostu minusy, no. W każdym razie nadaje się fajnie do niektórych
takich tego typu słabych przygodówek, coś na przykład do Dyny Blaster, o, tak, gdzie po prostu nie trzeba aż tak precyzyjnie wysilać się, powiedzmy, nie, w różnych jakichś zręcznościówkach, do łatwych gier po prostu nada się do łatwych gier, z tym nie ma problemu. Z kolei jeśli chodzi o joystick, który jest podzielony na dwie części, to powiem wam tak, ciężko się skoncentrować tutaj na tym, jak operować właśnie tymi, że jakąś tego, niech coś tam się dzieje w tle. Ciężko się skoncentrować, zwłaszcza jak jeżeli powiedzmy oddalimy od, powiedzmy no troszkę od siebie te tutaj urządzenia, no to troszeczkę w głowie robi się mętlik, co nie? Gdyby to było tak połączone i byśmy tak sterowali w ten sposób, to jest zupełnie inaczej, ale gdy oddzielimy to trochę tak od siebie, to no jakby nie patrzeć, lekki mętlik w mózgu się robi i tego po prostu nie wygramy, bo z naszym mózgiem nie da się wygrać. To jest oddzielne w ogóle wszystko. No ale w każdym razie joystick też ma swoje zalety i minusy. Także moja opinia tego urządzenia 5 na 10. Tak, z tego względu, że po prostu no, ciężko się skoncentrować, by musiały być naprawdę no, duży czas by trzeba było pograć na tym, żeby móc wiedzieć, jak to po prostu opanować wszystko. Ale w każdym razie mam satysfakcję z tego, że znowu mogłem wam pokazać bardzo fajne zabaweczki. Tutaj jest cena jeszcze przyklejona, 36,50 marek kosztował ten joystick, zakupiony pewnie w Niemcach, tak, bo gdzieby inaczej. No i fajnie, dzięki wam bardzo serdeczne za obejrzenie tego odcinka, przetestowaliśmy sobie kolejne fajne joye, gdzie mogłem wam zaprezentować, no i też fajne zabaweczki mam do kolekcji, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Dzięki bardzo, w tym odcinku to wszystko i do zobaczenia w kolejnym.